Witajcie! Dzisiaj aktualizacja pomidorów i kilku papryk, które rosną na balkonie. Później opowiem też o super nawozie, który stosuję w tym roku po raz pierwszy. A teraz przejdźmy do pomidorów. Wszystkie są to pomidory koktajlowe lub malinowe, czyli te z tych mniejszych. Zobaczcie, pięknie obrodziły. Owoce mają prawie wszystkie. Jest tutaj wiele różnych odmian. I prawie wszystkie już zaowocowały. A owoce powoli zaczynają dojrzewać, bo są już dość spore. Zobaczcie, ile owoców ma na przykład ten pomidor. A patrząc dalej, kolejne też ładnie obrodziły i cały czas kwitną. Jak na małe odmiany, to owoce są całkiem spore. Pomidorki rosną tutaj w skrzynkach i doniczkach. Tylko część z nich jest przykryta, a większość nie ma zdaszenia. Jednak nie widać na nich śladów choroby. A niczym jej nie pryskałem. By uprawa była w pełni naturalna. A patrząc dalej, kolejne owoce. Ten maluszek ma drobniutki pieniek, ale już owocki. Tym, które bardziej się chwiały, dałem kije. Dokładniej patyki z miskanta, które się świetnie do tego nadają, aby nie poprzewracały się. Tutaj za to takie ciekawe maluszki. Jakby nieduże kuleczki pomidorowe. Te najciekawsze, pasiaste tatikerella. Już niedługo będzie czas na zbiory. Kilka apryczek jest tutaj z przodu. Tutaj Carolina Reaper Brown, Carolina Reaper Red i chili. A teraz dosłownie najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o uprawę papryk. Pamiętajcie, żeby obrywać pierwsze pąki kwiatowe, które pojawiają się na rozgałęzieniu. Na owoce, które się z nich zawiązują, papryka daje bardzo wiele energii, co osłabia wzrost i zmniejsza plony. Oberwanie pierwszych kwiatów spowoduje, że papryka będzie miała trochę więcej czasu i w przyszłości zakwitnie o wiele mocniej. A więc pierwsze kwiaty obrywamy. Pryczki można też przycinać, żeby przyspieszyć rozgałęzianie. Ja akurat tego nie robiłem. Nie jest to konieczne. Najważniejsze jest oberwanie pierwszego kwiatu. Niestety papryki w tym roku nie rosły zbyt dobrze. Miały strasznie słaby start. Na szczęście teraz już się rozpędziły. Większość z nich jest w doniczkach obok innych roślin egzotycznych w ogródku. Za to pomidorki rosną pięknie. Tutaj są te największe, bo reszta trafiła do gruntu i do skrzyni. O tym innym razem. Te pomidorki, które rosną na balkonie bardzo słonecznym, muszę podlewać 2 lub nawet 3 razy dziennie.
Najlepiej 3. Przy podlewaniu raz dziennie nie dadzą sobie rady. Słońce tutaj mocno grzeje, przez co też bardzo dobrze rosną. A na balkon nie dają rady wejść ślimaki, które niestety grasują w ogródku. Teraz przejdźmy już do tego super nawozu. Jeżeli stosowaliście kiedykolwiek lub ktoś w waszej okolicy gnojówkę z pokrzyw, to z pewnością wiecie, jaki ten roztwór ma zapach. Przez co po wykorzystaniu tego specyfiku oglądanie roślin, przynajmniej przez pewien czas, staje się niezbyt przyjemne, a sąsiedzi tylko marzą, by zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Dodatkowo roztwór ten zawiera wiele bardzo groźnych bakterii. Dlatego zdecydowałem się przygotować coś bezpieczniejszego, bezzapachowego, naturalnego, a może i nawet lepszego. Chodzi o rozpuszczony obornik koński. Sam obornik koński jest bardzo dobry, a jego wodny roztwór jest praktycznie bezzapachowy. Testowałem go już na pomidorach i okazał się dla nich bezpieczny, więc można go spokojnie stosować. Pomidorom w doniczkach nawóz jest bardzo potrzebny i mimo, że zasadziłem je na oborniku, to potrzebują jeszcze trochę składników odżywczych. Kolor jest bardzo ładny, brunatny, dużo mocniejszy od wodnych roztworów, tych specyfików, podobno naturalnych, które po stosunkowo wysokiej cenie można kupić w sklepie. Tam był już roztwór wodny, a tu koncentrat. Naprawdę bardzo mocny. Co do dawkowania, no to na oko, bo trzeba same obserwować, jak mocny środek się zrobiło. Oczywiście za pierwszym razem dawka powinna być mniejsza. A więc ja biorę się za podlewanie. Tutaj jeszcze kilka pomidorków na parapecie. To jest Tigerella. Klocki bardzo ciekawe, jednak widać, że jest ich mniej niż u innych odmian. A więc trzy najważniejsze rzeczy w uprawie pomidorów to podpory, podlewanie, naprawdę dużo wody, no nie tyle co u ogórków, czy melonów, albo arbuzów. I nawozy. Ja stosuję te naturalne. A do tego można też obrywać pomidorów wilki, liście przy kwiatach, tak żeby szybciej dojrzały. A więc to już tyle na dzisiaj. Do widzenia.